Jedziemy z Sylwią do Kinsale. Zobaczymy jakieś takie portowe miasteczko też. Już wybieraliśmy się tam od jakiegoś czasu. Także lecimy i zobaczymy, jak tam jest. No idziesz, idziesz. Te. Ciuszka. Gdzie jedziemy, gadelek? Kinsale. Nigdy ci tego nie mówiłem, ale jestem tym Condormanem. Condorman, dobra, jedzie. Możemy jechać, ale ja słucham mojej muzyki. Ja. Twoje niebo masz niefajno. Jestem Condorman. Condorman, ja. A co takiego masz kondorowego? Jesteś żoną Condormana, musisz z tego być zadowolona. Zobacz to, pika brudna. Cieszę się ten normalny. Nie cieszę się, włączę sobie swoją muzykę, nie ty. Możesz robić o tym opowiastki. Przed atakami Tumasz, przed Hiszpanami, Irish enemies, pisze irlandzkimi wrogami, angielskimi rebeliantami. Jedno z moich jajek. Nie sądzę. Jaki ty głupi jesteś. Tu jest pokazane, skąd to wydobyli z tego statku i to jest muzeum. Całkiem nowsze. To jest ta Honda, co ci mówiłem. Tam dla mnie? No. Też fajne, nie? No 07 to taki rocznik, jak patrzyłeś. Tak. Taki no, naked spoko. Bike. Sławek miał taką Hornet. Taka mieścinka mała, co? No, ale my to lecimy jakieś dziksze tereny. Firmowe batoniki. A to co? O, wow!
Ale miał fryz chłop. King James II. I teraz przez to nie będziesz miał tego. Tak. Ty się w ogóle nie znasz. Tak. Ja ci zaraz pokażę to. Ci pokażę zaraz ten fort. Będzie coś takiego niespodziewanego. Zaskoczy to pewnie. Tam widać. Całkowicie. Jest to. Wiedziałem. Zbudowali starożytni kosmici. Nie podaj ręki, bo to trzeba sobie radzić. Starożytni kosmici to zbudowali. Ja ci pokażę. Normalnie, gdyby... Pokażesz to. No, sobie żartują te. Co się spiąć na mury? Ja nie mógł wejść tam te. No żart. Co to zbudował kosmici? No tu chata. Z tego. Castle Park, gdzieś? Zbudowali kosmici z regionu Oriona. To jest to właśnie, o czym rozmawialiśmy. Co to ma te... Czemu tam to zamknięte? Te? Close to the sea level. Jeszcze jedna miejscówka i tyle, nie? Spadamy zaraz. No. Fajne miejsce. Ciekawe, ale wypale. Ocean jest zajebisty. Tak się bać. Wow. Zrób mi zdjęcie, nie? Masz telefon, bo ja nie mam. Jak one się nazywały? Pafiny. Pafiny. Wow. I jeszcze zobacz, jakie słońce dzisiaj. Ale tu grzeje. Tu kawkę i siedzieć tu pół dnia mogę. W ogóle ocean, patrz, kurwa, nieskończoność. Teraz wyobraź sobie, że ten Polak, nie? Ten Aleksander Doba przez taki ocean płynął, nie wiem, 4 czy 5 miesięcy, jedną z tych wypraw swoich, kajakiem. Wow. On był przygotowany dobrze.
takie zwykłe kółko, nie stworzone przez obcych. Nie, stworzyli tutaj po prostu taki ku pamięci tym właśnie ludziom, którzy zginęli w tym statku. Taki memorial, jakiś maszt. Ten maszt też może być częścią z tego statku, nie wiem. Tam już jest zamknięte. Lusitania pisze, że nie powrócił w ogóle do portu i zginęło 1200 osób. Kapa. No i przetrwamy to. Zobacz tam, no mamy tam podróż nieznany. Fajnie, że stworzyli takie miejsca. Przykro, że tyle ludzi musiało poginąć. Musisz nic podawać. Sama sobie ugotowałam, sama sobie zrobię. Jak to? Normalnie. A ja? Jakie ty gotowanie? Czy ty chłopie kurwa nie umiesz hotdogu nawet zrobić? Ja nie umiem hotdogu zrobić dzisiaj. Chyba jajecznicę, to jest jedna rzecz, którą umiesz zrobić. Przesadziłem, ale jaką jajecznicę? Królewską. Królewską.